His Excellency Ambassador Asim Mirza Al-Rahman. Thank you very much. Dziękuję bardzo. I am very glad and my great honor to announce for the opening visit plans conference. Niezmiernie cieszę się i zaszczytem dla mnie jest również to, że mogę być pierwszą osobą otwierającą dzisiejszą konferencję prasową. I would like to give a word to Ms. Lara, the president of this event. Chciałbym przekazać głos pani Larze Sawali, która jest przewodniczącą nadchodzącego wydarzenia. For more details. I ona przekaże państwu więcej szczegółów. Thank you. Dziękuję bardzo. First of all, it seems this year we have more press and trainers maybe or owners, which is very important because Total Kaiser has been doing great improvements from when we started years ago. Proszę Państwa, przede wszystkim chcę powiedzieć, że wydaje się, że w tym roku przedstawicieli prasy oraz gości na naszym spotkaniu jest więcej niż w latach ubiegłych. Myślę, że jest to dowód na to, że wydarzenie to zyskuje na popularności i staje się coraz lepsze. Today we are very proud to say that the races on Sunday are so important because first of all, Poland is making history. The history is marking itself in Poland for a reason, because today the mother of the world, Her Highness Sheikha Fatma bint Tawara, has given a chance for all the ladies in the world, but Poland is going to have history for a reason. Because today, as you can see, you have 10 girls on your left chart. But there is one specific girl who is a professional jockey. This professional jockey comes from India. And India never raced Arabian races, ever, with a lady jockey. So this lady jockey will be riding as a professional jockey because she has 3,000 races in her CV. She has won 500 races in the world, and she will be racing in Poland on Sunday, on the 24th, for the first time in the series of the Mother of the World, Her Highness Sheikha Fatma bint Tawara World Championship for Ladies. Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć, że nadchodzący dzień, nadchodzące modlitwy w niedzielę, 24 sierpnia na warszawskim Skórzewcu, na torze wyścigów Polski na Skórzewcu będą naprawdę wyjątkową okazją ze względu na to, że Polska jest krajem, w którym tworzy się historia. Jest powód dla tej sytuacji. Po pierwsze, związane jest to z Matką Świata, jej wysokością Szejchu Fatimą bint Mubarak, a także związane jest to z tym, że Szejcha Fatima bint Mubarak daje szansę kobietom. To jeden powód. A drugi, widzicie Państwo na tej tablicy znajdującej się w rogu sali listę 10 uczestniczek wyścigu kobiet. Wśród tych uczestniczek znajduje się jedna jockeyka, która przyjechała z Indii. Proszę Państwa, w Indiach na koniach arabskich nie odbywały się nigdy wyścigi kobiet. Natomiast ona będzie startowała tutaj jako profesjonalistka, a nie amatorka. Dlaczego? Dlatego, że w swojej karierze uczestniczyła w 3000 wyścigów kobiet. Wygrała 500 takich wyścigów na świecie. Po raz pierwszy startuje w światowym wyścigu kobiet i wysokości Matki Świata Szejchi Fatimy bint Mubarak. Today maybe Poland will also direct last race
of the 2014 before the finals in Abu Dhabi, of course, in November, Poland will have the 14th race of Her Highness Sheikha Fatma in Dubai. This is important for all ladies in the world to understand that Her Highness support and His Highness Sheikh Mansour bin Zayed, there's no limit for it, for all the girls. So this series has been proven, it is the most expensive series in the world, and it is the world championship of the world, having 55 countries participating in the His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horseback Racing Festival. Abu Dhabi, the capital of the world, will be hosting the 55 countries in November. We have 200 girls coming from all over the world. Plus, there is an apprentice race that is a world championship series for the mix of boys and girls that has started this year. And of course, we have already the two races starting with Sacramento in July. On 19th of July, the race was in Sacramento, and we did the race on the 3rd of August in Newbury in London. The third race, we will announce it in the next week, by end of this week. Eventually, this was taken out of Germany because of some reasons, and we will have the Apprentice World Championship for boys and girls in the name of the Mother of the World, announced on Sunday with the new racetrack that will host the third World Championship, the third series in the World Championship. Eventually, proszę Państwa, Abu Dhabi, stolica świata, nasza stolica, będzie gościła finały tej gonitwy w listopadzie z udziałem 55 krajów. Jeśli dziewcząt z różnych części świata przyjedzie po to, żeby uczestniczyć w tej gonitwie. Oprócz tego organizujemy zawody apprenticeship z udziałem zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Dwie gonitwy odbyły się już w ramach tego cyklu w Sacramento. 19 lipca, 3 sierpnia odbyła się gonitwa w Londynie. Trzecia została przeniesiona z Berlina. Informacja o tym, gdzie się odbędzie, zostanie ogłoszona w niedzielę. Ale musimy pamiętać również o tym, że rok 2014 tutaj w Warszawie to właśnie ten moment, kiedy przygotowujemy się do finału. Finału również w gonitwie, że jak to nie World Ladies World Championship w Abu Dhabi. Będzie to 14 gonitwa, która została objęta patronatem szejki. Zarówno i wysokość szejka, jak i jego wysokość, szejk Mansour bin Zayed, wspierają zdecydowanie ideę tych gonitw, ponieważ pokazują razem, że nie ma granic dla dziewcząt. Dziewczęta również mogą w tych gonitwach uczestniczyć. Są cykl, który jest jednym z najbardziej oczekiwanych cykli na świecie. I tak jak już mówiłam, uczestniczy w nim 55 państw. The finals in Abu Dhabi on November 9 will be very exciting because, as you know, Poland also will participate in the finals. So your Polish jockey will be riding there in the finals with 16 girls because we will have a start of 16 girls, which the Polish jockey is one of them. 9 listopada odbędą się, jak już mówiłam, finały w Abu Dhabi. One również niezmiernie ciekawe dla Polski, ponieważ polska zawodniczka będzie uczestniczyła w tym finale razem z 16 innymi zawodniczkami. Your Polish jockey girls are very good girls. They are doing great and eventually they are also winning races. Polskie jockeyki są świetne, naprawdę świetnie sobie radzą i wygrywają gonitwy. This is not an Amazon, it's very important to specify. This is not an Amazon race. This is a ladies race. Proszę Państwa, to nie jest wyścig Amazonek, to wyścig pani. It is very important to know how to differentiate because Amazon is only amateurs. Here it's professionals and amateurs, so it's for ladies. Proszę Państwa, trzeba wyraźnie zauważyć różnicę.
o ladies race, mówimy o wyścigach, w którym uczestniczą zarówno amatorki, jak i profesjonalistki. I don't want to talk too much, but I want to say the history, which also is marking, is that due to the fact the relationship, the strong relationship between Poland and United Arab Emirates, the vision of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan and his directives has given us to put the World Conference of Arabian Horse Racing in Poland in 2014. So Warsaw, in 2015, next year, Warsaw will be hosting from 26 to 31 May 2015, the most important event in the world for its sixth year, which is the World Arabian Horse Racing Conference of the World under the International Federation of Arabian Horse Racing Authorities, IFAR. Proszę Państwa, wiem, że nie powinnam zajmować Państwa więcej czasu. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na bardzo ważną informację. Ze względu na to, że relacje pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi układają się wyśmienicie i nasz szejk Mansour bin Zayed Al Nahyan wspiera rozwój dalszych tych relacji, została podjęta decyzja o tym, że właśnie Polska będzie gospodarzem w Światowej Konferencji Wyścigów Koni Czystej Krwi Arabskiej. Konferencja ta odbędzie się w dniach 26-31 maja 2015 roku właśnie w Polsce. Jest to najważniejsze wydarzenie w ciągu 6 lat. Proszę Państwa, konferencja ta organizowana jest pod patronatem IFAR. Yes. This is always under IFAR because it is the International Federation of Arabian Horse Racing Authorities. This after the success of Abu Dhabi in 2010, then we had in 2011 Hague, The Hague in La Haye, in Netherlands. 2012 it was Berlin and Germany. 2014 it was in Toulouse, 13 it was in Toulouse in France. And 2014, this year, last May was in London, in Great Britain. And 2015 is Poland. So Warsaw will be waiting for the huge event because it's 400 guests from the world specialized in Arabian racing, from trainers to jockeys to owners to breeders, will be taken care and invited by the festival of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, and only under his directives that Poland will be hosting the biggest number of guests that the World Conference ever had. Proszę Państwa, jest to organizowane, tak jak powiedziałam, w ramach Międzynarodowej Federacji Wyścigów Koni Czystej Krwi Arabskiej. Konferencja w przeszłości to konferencja, która zakończyła się wielkim sukcesem w Abu Dhabi w 2010 roku, następnie w Holandii w 2011, w Niemczech, w Berlinie w 2012, we Francji w grudniu 2013, w Wielkiej Brytanii w Londynie w 2014, a rok 2015 to rok, w którym konferencja ta odbędzie się w Polsce. Konferencja będzie gościła największą w historii liczbę uczestników, dochodzącą do 400. Będą to goście specjalizujący się w hodowli oraz w szkoleniu i wyścigach koni czystej krwi arabskiej. Będą to zarówno trenerzy, jak i jockeye, będą to hodowcy, będą to właściciele. Związane jest to z ogromnym zaangażowaniem jego wysokości Sheikha Mansoura bin Zayeda Al Nahyana w ideę promowania współpracy między Polską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz organizacji właśnie tej konferencji w Polsce. Laura, thank you very much. I'll ask you to say a few words or a key moments about His Highness Sheikh Fatima bin Mubarak, his world championship, and we will do the presentation. Right. Thank you very much. Tymczasem dziękujemy.